Er wollte Bauten errichten. Chciał wznosić budowle okazalsze, piękniejsze i większe niż kiedykolwiek zbudowano. Lecz, jak później powie, nie chciał widzieć krwi na rękach swego zleceniodawcy. Chciał produkować broń silniejszą i bardziej skuteczną od stosowanej w którejkolwiek z dotychczasowych wojen. Lecz, jak później powie, nie dostrzegał katastrofy, do jakiej jego wódz doprowadził Niemcy i świat. Jak sam później powie, wszystko robił dla Adolfa Hitlera, który miał tylko jednego przyjaciela. Jego, Alberta Speera. Berlin, rok 1930. Albert Speer, wówczas 25-letni, z żoną Margaret używają życia w metropolii. Cieszą się, że udało im się wyrwać z duchowej ciasnoty ich rodzinnego miasta Mannheim. Wyższa szkoła techniczna. Tu Albert studiuje architekturę. Pod naciskiem ojca, zamożnego mannheimskiego architekta. Syn wolałby być matematykiem. Po egzaminach końcowych Albert zostaje asystentem na uczelni. Ma szczęście. Większość jego kolegów wystaje w kolejkach przed urzędem zatrudnienia. W czasie światowego kryzysu gospodarczego młodzi nie mają szans na uzyskanie pracy w swoim zawodzie. Na wewnętrznym dziedzińcu uczelni niemal codziennie odbywają się wiece polityczne. Jest ona ostoją narodowych socjalistów. 66% studentów z Wydziału Speera należy do NSDAP. Początek grudnia 1930 roku. Der Angriff, pismo NSDAP, zapowiada przyjazd Hitlera na wiec studentów. Pojawieniu się przywódcy nazistów w Berlinie towarzyszą demonstracje. Koledzy zabierają Speera do piwiarni Neue Welt w robotniczej dzielnicy Berlina Neukölln. Mimo zamieszek 5 grudnia wieczorem przybywa tam Hitler. W przepełnionej sali siedzi także Albert Speer. Słucha przemówienia wygłaszanego bez wrzasków. Kiedy Hitler mówi o sztuce, nie podnosi głosu. Potem Speer powie, że od tamtej chwili nie mógł się już uwolnić od magii tego głosu. Speer jest podekscytowany. Słowa Hitlera utrafiały w to, co go poruszało. Nie samym chlebem człowiek żyje i trudno sobie wyobrazić odrodzenie się narodu niemieckiego, jeśli nie odrodzi się niemiecka kultura, a przede wszystkim niemiecka sztuka. Trzy miesiące później Albert Speer wstępuje do NSDAP. Angażuje się w działalność swojej nowej partii. Nie jako bojówkarz w SA. Jak później powie, fascynowały go nowe zadania, jakie miały się pojawić wraz z Hitlerem. Wie, że fanatyczny polityk jest także niedoszłym architektem. Lecz najpierw w 1932 roku otrzymuje pierwsze zlecenie od Gauleitera Berlina Goebbelsa. Ma odremontować siedzibę partii na Vossstrasse. Jego projekt odpowiada potrzebie reprezentacyjności szybko powiększającej się partii. Goebbels jest zadowolony.
Oto uroczystość otwarcia. Speer, który potem będzie określał siebie z tamtego okresu jedynie jako sympatyka ruchu, jest już kimś w berlińskiej NSDAP. Hitler jest u władzy dopiero od kilku tygodni, kiedy Speer otrzymuje wielką szansę. 1 maja 1933 roku setki tysięcy ludzi z całych Niemiec zebrały się na lotnisku Tempelhof w Berlinie. Na pierwszej masowej manifestacji nowy reżim demonstruje swą potęgę, próbując zastraszyć przeciwników. Goebbels zlecił Speerowi zaprojektowanie oprawy terenu wiecu. Zachowały się jego projekty. Dotychczas nieznany architekt, jeszcze lekko stremowany, wyjaśnia swoją koncepcję w pierwszym wywiadzie radiowym. Doszliśmy do przekonania, że na polu, którego długość wynosi około 1000 metrów, punkt centralny, z którego będzie przemawiał Führer, musi być tak zaprojektowany, żeby sprawiał wyjątkowo efektowne wrażenie nawet na najdalej stojących uczestnikach manifestacji. Zaprezentować Führera wyjątkowo efektownie. Od tej chwili Speer będzie opętany tą misją. A Hitler zachwycony jego koncepcją. Goebbels mianuje młodego architekta reżyserem reżimu, komisarzem do spraw artystycznej oprawy wielkich zgromadzeń. O budowlach decyduje ktoś inny. Architektem Hitlera jest profesor Paul Ludwig Trost. Hitler go podziwia, lecz przy nim czuje się tylko uczniem. A Führer sam chce być architektem. Już w latach 20. szkicuje monumentalne budowle swej przyszłej Rzeszy. Wówczas zamki na lodzie. Lecz teraz ma szansę urzeczywistnić swe wizje. Natychmiast zabiera się do dzieła. Brakuje mu jednak zdolnego młodego architekta, którego mógłby uformować na swoje potrzeby. Takiego jak Speer. Jeszcze stoi w drugim szeregu, lecz nie musi długo czekać. W styczniu 1934 roku umiera Trost. Speer, który dotychczas nie miał okazji zaprojektować żadnego budynku, zostaje pierwszym architektem Führera. To oszałamiający awans. Historia Speera to historia Fausta. Młody, 28-letni człowiek spotkał swego Mefistofelesa, któremu sprzeda duszę i który w zamian za to umożliwi mu wszystko. Dosłownie wszystko. Nie można zarzucać Speerowi, że jako młody architekt miał wielkie plany. Kto w młodych latach nie ma olbrzymich planów i nie chce zmieniać świata? I nagle pojawia się człowiek o potężnej władzy, do którego z największą pokorą pielgrzymują mężowie stanu z całego świata i daje mu możliwość całkowitego wyżycia się. Bo pieniądze nie odgrywały żadnej roli i na wszystko mu pozwala. Pierwsze wielkie zlecenie Speera. Norymberga, rok 1934. Rozbudowa stałego terenu zjazdów partii. Führer wykonuje szkic, architekt go realizuje. Jak to opisuje naoczny świadek, kiedy Hitler mówił, że budynek powinien mieć 100 metrów długości, Speer oponował, wychodząc z propozycją co najmniej 200 metrów. Oto odpowiednie rozmiary, pole Zeppelina, pisze wówczas. To będzie czymś wyjątkowym w historii, że wódz o nadzwyczajnej znajomości rzeczy tworzy kamienne budowle, które jako dowód politycznej woli będą świadectwem swych czasów jeszcze w przyszłych tysiącleciach.
Kilka dni przed zjazdem partii w 1936 roku Hitler ogląda teren. Podobno był zachwycony, gdy jego architekt demonstrował ogrom tej scenografii. Inscenizacja. Noc i światło reflektorów. Mistrz ceremonii Speer kieruje wszystkimi efektami. Do tego Wagner. Uwertura do ulubionej opery Hitlera, Rienzi. Punktem kulminacyjnym jest Katedra Światła. Arcydzieło, jak zawsze będzie uważał Speer. To tylko złudzenie. Słupy świateł sięgają aż w przestworza. To dopiero początek. Największy projekt Speera w Norymberdze, stadion niemiecki. Ma pomieścić 400 tysięcy widzów i być areną Igrzysk Olimpijskich. W przyszłości będą się one odbywać zawsze w Niemczech, jak stwierdza Hitler na placu budowy. Do wybuchu wojny ukończona zostanie w stanie surowym jedynie sala kongresowa. Jedyna budowla w Norymberdze, której Speer nie zaprojektował, a tylko nadzorował jej budowę. Miała powstać wyłącznie po to, by Hitler mógł co roku wygłaszać przemówienia do 50 tysięcy delegatów na zjazd partii. Na uroczystości zatknięcia wiechy zleceniodawca mówi: choć Bóg każe dziś poetom i pieśniarzom być bojownikami, to przynajmniej obdarzył nas budowniczymi, którzy zatroszczą się o to, by sukces tej walki został nieprzemijalnie utrwalony w dokumentach wyjątkowej wielkiej sztuki. Dlatego budowle te nie są wznoszone z myślą o roku 1940, nie o roku 2000, lecz jak katedry z przeszłości mają przetrwać przyszłe tysiąclecia. Speer stosuje w Norymberdze specjalny sposób konstrukcji, tak zwane prawo ruin. Budowle mają sprawiać wrażenie wielkości nawet w stadium rozpadu, jak antyczne świątynie. Hitler pragnie mieć swego architekta obok siebie także na Obersalzbergu, w Berchtesgaden. Speer i jego żona Margret należą do prywatnego kręgu Hitlera. Są stałymi gośćmi na tarasie Berghofu. Wiedziałem, że w najwyższym stopniu cieszył się życzliwością Führera, a potem mogłem się o tym przekonać osobiście. Kiedy pierwszy raz byłem na Obersalzbergu z Ribbentropem, to Speer nadawał ton, kiedy tam był. Hitler był zachwycony, jakby przyjechała w odwiedziny jego ukochana. Obaj zaczynali rysować i robić projekty, ustawiać modele. Poprawiali wykresy, wycierali gumką, obaj brali do ręki ołówek. Miło było patrzeć, jak byli kongenialni. Dla nas, sekretarzy, to była oczywiście katastrofa, bo musieliśmy czekać z naszymi aktami 2 albo 3 dni. Kiedy był tam Speer, znaczyło to, że w tym czasie on tam rządzi, nie można było nic na to poradzić. Speer buduje sobie na Obersalzbergu dom pracownię. Tu Hitler przekazuje mu wiadomość o największym zleceniu wszechczasów. Porównywalnym, jak mówi, jedynie z budowlami Babilonu i dawnego Egiptu. Speer ma zbudować Germanię, stolicę świata. Na początku 1937 roku Hitler mianuje go generalnym inspektorem do spraw budowy stolicy Rzeszy, nadając mu tytuł profesora.
Pierwszy berliński projekt Speera to nowa kancelaria Rzeszy. W styczniu 1938 roku nadchodzi polecenie, by w ciągu roku wszystko było gotowe. Hitler chce pokazać potęgę wielkoniemieckiej Rzeszy ambasadorom innych państw podczas przyjęcia noworocznego. Dla Speera to próba ogniowa. Musi udowodnić, na co go stać. Był znakomitym organizatorem, dlatego zlecił budowę nie jednej firmie, lecz trzem, czterem czy pięciu, żeby rozpocząć pracę równocześnie w różnych miejscach. Tylko dzięki temu było możliwe zbudowanie tego olbrzymiego obiektu w tak krótkim czasie. Ostatni etap budowy. Zatrudnionych jest ponad 8 tysięcy robotników z różnych sektorów. Speer chce w terminie zaprezentować budowlę Führerowi. Używa najlepszych materiałów z całej Europy. Zatrudnia najlepszych rzemieślników Rzeszy. Dwa dni przed upływem terminu. Zleceniodawca ogląda salę. Wszystko jest gotowe. Hitler po raz pierwszy publicznie nazywa swego architekta genialnym. Sala mozaikowa, długi hol, gabinet Hitlera. Biurko zaprojektował Speer. Wszystkie jego projekty, jak umyślnie podkreśla, powstały według pomysłów Führera. Obok bramy brandenburskiej ma powstać nowe centrum Rzeszy. Tak by wyglądało, gdyby zostało zbudowane. Plac wielki, ponad którym dominuje wielka hala. Mieściłaby 150 tysięcy osób, będąc największym budynkiem świata. Stary Reichstag w porównaniu z nią wydaje się maleńki. Naczelne dowództwo Wehrmachtu. I pałac Führera znacznie większy od nowej kancelarii Rzeszy. Raz w roku, jak mówi Hitler, tę potęgę powinny podziwiać delegacje poddanych narodów. Budowa Germanii ma być ukończona w roku 1950. Początki są banalne. W czerwcu 1938 roku władca Germanii prezentuje się w swej ulubionej roli, mecenasa architektury. Kładę kamień węgielny pod budowę centrum turystycznego w Berlinie i jednocześnie rozkazuje rozpoczęcie przebudowy Wielkiego Berlina. Najpierw generalny inspektor budowlany musi zrobić miejsce dla budowli Führera. Trzeba wyburzyć 52 tysiące mieszkań. Lokatorom likwidowanych domów Speer proponuje lokale zastępcze. Od 1939 roku Urząd Budowlany Speera zarejestrował ponad 23 tysiące tzw. mieszkań żydowskich. Po ich opróżnieniu wynajmuje się je Aryjczykom. Speer, który potem będzie twierdził, że o tym nie wiedział, grozi właścicielom. Kto wynajmuje żydowskie mieszkania bez mojego zezwolenia, podlega karze. Nawet przebywając na Obersalzbergu wysyła depesze, troszcząc się o postępy w opróżnianiu tysięcy żydowskich mieszkań. Gestapo przeczesuje dom po domu w asyście urzędników Speera. Z niemiecką dokładnością prowadzili oni rejestr, zakładali listy eksmisji, dokumentowali nazwiska i adresy żydowskich lokatorów
i ich aryjskich następców. 27 października 1941 roku Gestapo zjawia się na Becowstrasse 53. 3,5-pokojowe mieszkanie zajmuje tam czteroosobowa żydowska rodzina Kriszów. Wróciliśmy do domu, o niczym nie wiedzieliśmy. Tego dnia były u nas w gościach dziewczyny i około 10 czy 11 wieczorem chcieliśmy je odprowadzić do domu. Gdy schodziliśmy po schodach, zjawiło się dwóch mężczyzn, którzy nas zatrzymali. Zapytali, kim jesteśmy i dali nam do zrozumienia, że ja i brat mamy się pożegnać z dziewczętami. Musieliśmy wrócić na górę do mieszkania. Tam nam oznajmiono, że mamy spakować walizki, zabrać najpotrzebniejsze rzeczy, ubranie i tak dalej. Wszystko inne miało tam zostać. W ten sposób zostaliśmy usunięci z mieszkania. Rodzinę Krisz deportowano do Polski. Werner Krisz już nigdy nie zobaczył swoich rodziców i brata. Noc poprzedzająca 50. urodziny Hitlera. Znowu spektakl w stylu Alberta Speera. W przeddzień urodzin generalny inspektor rozbudowy stolicy Rzeszy, profesor Speer, przekazuje Führerowi ukończoną oś wschód-zachód. Z ronda Großer Stern pozdrawia przeniesiona tu kolumna zwycięstwa. Speer znowu dotrzymał terminu i ma coś jeszcze w zanadrzu. W kancelarii Rzeszy na Hitlera czeka prezent. Wódz opuszcza tłum składających życzenia. Jest wzruszony. Oto czterometrowej wysokości model jego łuku triumfalnego. Naszkicował go 15 lat temu. Teraz Speer chce go zbudować. Podobno Hitler spędził przed makietą pół nocy. Rzeczywiście, jego triumf wydaje się niepowstrzymany. 28 czerwca 1940 roku. Hitler w podbitym Paryżu. Świętuje swe zwycięstwo, odbywając poranną przejażdżkę po mieście. W towarzystwie swego budowniczego. Hitler myślał o zburzeniu Paryża. Zdobyte miasto zostanie jednak zachowane, żeby wydawało się małe i żałosne w porównaniu z nowym Berlinem Speera. Jeszcze w Paryżu Hitler rozkazuje. Berlin musi w jak najkrótszym czasie uzyskać wygląd, jaki mu przystoi z powodu naszego wielkiego zwycięstwa. Widzę w tym najważniejszy wkład do ostatecznego utrwalenia naszego zwycięstwa. Lecz wojna trwa nadal, na coraz to nowych frontach. Jest ktoś, kto wie, że nie będzie można jej wygrać. Dr Fritz Todt, narodowy socjalista z samych początków ruchu, oddany poplecznik Führera. Jego organizacja Todt zbudowała autostrady i wał zachodni. Od początku wojny Todt jest także ministrem przemysłu zbrojeniowego. Todt uważa wojnę na dwóch frontach przeciwko Związkowi Radzieckiemu i Ameryce za katastrofę narodową. Nalega na Hitlera, by zawarł pokój, zanim karta obróci się przeciwko Niemcom. Głównodowodzący nie chce o tym słyszeć. 7 lutego 1942 roku. Kwatera Hitlera, Wilczyszaniec. Todt znowu próbuje uświadomić Hitlerowi powagę sytuacji. Żegnając się z nim, wie, że to daremny trud. Następnego dnia Todt wsiada do samolotu do Berlina. Tuż po starcie maszyna się rozbija. Przyczyny nigdy nie wyjaśniono.
Znowu wybija godzina dla Speera. Znowu po czyjejś śmierci. Nowy minister uzbrojenia maszeruje na czele konduktu żałobnego. Speer i Hitler. Zaczyna się nowy rozdział w ich stosunkach. Od ślubowania. Choć wielka jest nasza żałoba po zmarłym, żałoba Führera jest większa. Dzięki nieustannej pracy pragniemy mu pomóc w przezwyciężeniu tego bólu. Sukces naszej pracy zadecyduje o zwycięstwie Niemiec. Ślubowałem Führerowi, że w tym celu użyję wszystkich swych sił. Pierwsza wizyta u szefa po objęciu urzędu. Speer obiecuje cud zbrojeniowy. Hitler udziela ministrowi, tak jak niegdyś architektowi, generalnych pełnomocnictw. Obrady przedstawicieli niemieckiego przemysłu zbrojeniowego z dowódcami Wehrmachtu. Pierwsze wystąpienie Speera jako ministra. Zamierza od nowa zorganizować produkcję zbrojeniową. Zarządza program samoodpowiedzialności przemysłu. Nie ma czasu na biurokrację. Nowe rodzaje broni mają być wysyłane wprost na front. Minister domaga się otwartej dyskusji. Wielu jego współpracowników nawet nie jest w partii. Stawia tylko jedno żądanie. Natychmiast zwiększyć produkcję uzbrojenia. I osiąga swój cel. Pół roku po objęciu urzędu nowy, silny człowiek przemysłu wojennego dokonuje bilansu. Możecie pomyśleć, że wymagania Führera co do gospodarki zbrojeniowej są wysokie, że nadzwyczaj trudno jest sprostać dostawom, jakich żąda. Wzrastająca z miesiąca na miesiąc produkcja wykazuje nadspodziewane wyniki. Żądane przez Führera liczby nie tylko zostały osiągnięte, lecz są w coraz większym stopniu przekraczane. Ostatnie meldunki nigdzie nie wykazały niedoborów, lecz wszędzie dostawy są większe o 1/3 lub nawet o połowę. A w kilku najważniejszych dziedzinach wręcz podwojono oczekiwaną przez Führera wydajność. Speer wciąż musi udowadniać, na co go stać. Tak jak kiedyś student chciał zadowolić ojca, tak teraz minister chce zadowolić Führera. Speerowi spodobała się władza, jaką zyskał dzięki Hitlerowi. Później określi to jako oszołomienie przywództwem. Chcą wygrać wojnę, a potem, jak obiecuje mu Hitler, będą tylko budować. Speer pragnie wejść do historii jako architekt. Chociaż daje z siebie wszystko, na froncie karta się odwraca. Zimą z 42 na 43 rok Wehrmacht ponosi ciężkie klęski w Afryce i w Rosji. Traci ogromne ilości uzbrojenia. Giną setki tysięcy niemieckich żołnierzy. Pod Stalingradem zostaje unicestwiona cała armia. Wehrmacht żąda od Speera 700 tysięcy robotników fabrycznych do swoich oddziałów. Speer zarządza mobilizację na rynku pracy. Zakłady pracy chronionej. Kto tu pracował, był do tej pory niezbędny. Teraz wciela się do armii także fachowców i inżynierów z kluczowych zakładów produkcji zbrojeniowej. Trzeba wypełnić powstałą lukę. Speer chce ściągnąć do fabryk zbrojeniowych kobiety. Partyjni ideolodzy są temu przeciwni. Niemieckie kobiety mają rodzić dzieci. Hitler stawia jeszcze jeden zarzut. Długonogie niemieckie kobiety nie są zwierzętami roboczymi tak jak przysadziste Rosjanki.
Hitler zarządza wykorzystanie więźniów obozów koncentracyjnych, jeńców wojennych i robotników przymusowych. Speer zapewniał potem, że nie miał z tym nic wspólnego. Było jednak przeciwnie. Po zwiedzeniu jednego z obozów, Speer, dla którego pałace Hitlera wciąż nie były wystarczająco wspaniałe, w liście do drogiego towarzysza partyjnego Himmlera żąda, by SS przestawiła się na prymitywne metody budowy. Baraki dla więźniów wydają mu się zanadto okazałe. Obywateli w kraju mobilizuje dla potrzeb totalnej gospodarki wojennej. Jego najważniejszym sojusznikiem jest minister propagandy Goebbels. Coraz częściej występują razem. Führer oczekuje od nas, że żadna ofiara dla ojczyzny nie będzie za duża, jeśli chodzi o produkcję nowych rodzajów broni dla żołnierzy frontowych. Ślubujemy naszym żołnierzom na froncie nie tylko dalej wypełniać nasz obowiązek, lecz dokonać nadzwyczajnych wysiłków, by podnieść wydajność pracy i z miesiąca na miesiąc zwiększać produkcję. Speer jest wielką nadzieją Hitlera. Dostaje to, co jest dla niego najważniejsze. Podziękowanie Führera. Führer dziękuje przedstawicielom niemieckiego przemysłu zbrojeniowego, przekazując Albertowi Speerowi w uznaniu jego wyjątkowych osiągnięć nagrodę Fritza Todda, niemieckiej techniki. Heil Speer, tak kończy Hitler rozmowy z ministrem uzbrojenia. Czyżby miał być jego sukcesorem? Eva Braun i Margret Speer, kobiety obu dostojników, prawie nie widują swoich mężczyzn. Spędzają samotne dni na Obersalzbergu. Mężczyźni oglądają nowe rodzaje broni. Speer jest teraz architektem uzbrojenia. Mogłoby się zdawać, że jest jak dawniej, kiedy obaj ślęczeli nad projektami i modelami. Lecz jedno się zmieniło. Hitler był żołnierzem w pierwszej wojnie, Speer natomiast nie. Teraz decyduje tylko jeden z nich. Kiedy słyszę, że opancerzenie czołgu wroga przewyższa wszystko, co kiedykolwiek mieliśmy, muszę na to zareagować natychmiast. Należy opracować nowe działo przeciwpancerne, powiększyć je lub przedłużyć lufę. Natychmiast trzeba na to zareagować, nie wolno nam tracić czasu. Kiedy był tylko architektem, obaj pozostawali mniej więcej na tej samej płaszczyźnie. Mogli na tej samej płaszczyźnie rozmawiać na różne tematy. Architektura interesowała ich obu. A teraz Speer był członkiem gabinetu, którego szefem był Hitler i otrzymywał od niego polecenia, których nie chciał. Uskarżał się, że teraz jest zupełnie inaczej traktowany niż dawniej. Najbardziej doniosły w skutkach przykład nowej hierarchii. W Peenemünde na wyspie Uznam od lat wypróbowuje się niemieckie pociski rakietowe. Speer faworyzuje rakiety przeciwlotnicze. Są małe i tanie i pilnie potrzebne do obrony przed coraz wyżej latającymi i coraz szybszymi bombowcami aliantów. Hitler woli pociski balistyczne V2, droższe i większe. Speer przejmuje stanowisko Hitlera. Obu wielbicieli sztuki fascynuje psychologiczne oddziaływanie V2. Pociski V2 okazują się jednak nadzwyczaj zawodne. To największa porażka Speera. Są równie nieprzydatne jak monumentalne budowle w Berlinie i Norymberdze. Więźniowie obozu koncentracyjnego Dora Mittelbau. System sztolni w górach Harcu został przerobiony na fabrykę cudownej broni. Zgodnie z rozkazem Hitlera wykorzystuje się tu siłę roboczą z obozów koncentracyjnych.
Największa podziemna fabryka świata. 20 kilometrów tuneli. W tych jaskiniach od sierpnia 1943 roku na ostateczne zwycięstwo pracuje 60 tysięcy niewolników. Co trzeci nie przeżył. Dzisiaj Dora jest miejscem pamięci. Urządzenia zostały zdemontowane i zniszczone przez Amerykanów i Rosjan. Wszędzie zardzewiałe szczątki cudownej broni, na przykład V1. Trudno sobie wyobrazić, jakie było tu piekło. Wiercili dziury, strzelali i wysadzali w powietrze. Nigdy nie gasło światło. Więźniowie z powodu najmniejszej drobnostki byli bici. Inni tak krzyczeli, że nie można było spać. Zawsze dostawali po 25 uderzeń kijem albo gumową pałką. A więźniowie jęczeli. Ja na szczęście dostałem tylko 7 uderzeń, ale wielu dostawało 25, albo byli wieszani. Pod koniec 1943 roku Speer przyjeżdża na inspekcję. Jako barbarzyńskie określi panujące tu nieludzkie warunki. Później. Pracowaliśmy w sztolniach po 12 godzin. Czasem nawet w nocy na zmiany. Naziści chcieli przecież dzięki tej broni wygrać wojnę. Kazali robić więźniom, co się tylko dało. Ci, którzy nie mogli pracować, byli rozstrzeliwani albo wywożeni z transportem do innych obozów, gdzie ginęli. Domagano się coraz więcej więźniów. Ktoś z zewnątrz nawet nie potrafiłby sobie wyobrazić, co tu się działo. Dlatego o tym mówię i tak było. Dla mnie to był najgorszy obóz. Poprzez pracę wykańczano tu ludzi. Kiedy do Dory jadą pierwsze transporty więźniów, tu w pałacu w Poznaniu, 6 października 1943 roku, spotykają się Reichsleiterzy i Gauleiterzy NSDAP. Posiedzenie antykryzysowe. Speer chce natychmiast wstrzymać całą produkcję cywilną. Gauleiterzy boją się, że mogłyby się załamać nastroje w ojczyźnie. Wściekły Speer stawia ultimatum starym bojownikom Hitlera. Proszę przyjąć do wiadomości jedno. Dotychczasowe postępowanie, zgodnie z którym poszczególne okręgi były wyłączone z obowiązku zamykania zakładów, nie może mieć miejsca. Jeśli okręgi w ciągu 2 tygodni nie dostosują się do moich wezwań, by uznać priorytet produkcji wojennej, sam to przeprowadzę i zapewniam, że moją wolą jest za wszelką cenę przeforsować autorytet Rzeszy. Rozmawiałem z Reichsführerem SS Himmlerem i odpowiednio potraktuję te okręgi, które nie zastosują się do zalecanych przeze mnie kroków. Po Speerze przemawia Himmler. Tematem jest ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Nikt z politycznego kierownictwa III Rzeszy nie będzie mógł powiedzieć, że o niczym nie wiedział. Speer będzie jednak później twierdził, że był nieobecny podczas przemówienia Himmlera, gdyż wcześniej wyjechał do Hitlera. Jakby chciał uciec przed straszliwą prawdą o reżimie Hitlera i przed grożącą klęską, rzuca się w wir podróży. Jego domem jest Ju-52. W przeciwieństwie do Hitlera stale odwiedza punkty zapalne wojennych wydarzeń. Potrafi słuchać żołnierzy, którzy mówią mu bez ogródek o powadze sytuacji. Jest zafascynowany swoimi nowymi zabawkami. Produkcji nowych typów broni poświęca całą swoją energię. 6 dzieci prawie nie widuje ojca. Potem powiedzą, że wychowywały się bez niego.
Brytyjski Observer w 1944 roku tak o nim pisze. W Speerze widzimy urzeczywistnienie rewolucji menedżerskiej. Mógłby się przyłączyć do każdej innej partii politycznej, gdyby oferowała mu pracę i karierę. Symbolizuje typ człowieka, który w coraz większym stopniu zyskuje znaczenie w państwach prowadzących wojnę. Czystego technika. W kraju Speer podsyca optymizm, chociaż wie, że rezerwy zostały wyczerpane. Konflikt między myślą a czynem doprowadza go do choroby. Klinika SS w Hohenlüchen, na północ od Berlina. Od stycznia 1944 roku jest jego urzędową siedzibą. Stan zapalny w kolanie doprowadził do zatoru płuc. Hitler wysyła najlepszych lekarzy, by ratować życie swego pomocnika. Speer oddalił się od swego mistrza. Jego przeciwnicy rozsiewają pogłoski, że Hitler obarcza go winą za porażki na frontach i podobno myśli nawet o zwolnieniu go. W liście ze szpitala Speer skarży się. Mein Führer, po raz pierwszy jest pan niezadowolony z wyników osiąganych w mojej dziedzinie pracy. Czuje się rozgoryczony. Zamierza zaproponować swą dymisję. Hitler przysyła do szpitala posłańca z wiadomością: proszę przekazać Speerowi, że bardzo go lubię. W maju 1944 roku, po rekonwalescencji, Speer wraca na swój urząd. Jego imperium zbrojeń jest śmiertelnie zagrożone. Alianci opanowują obszar powietrzny nad Niemcami. Niemal bez przeszkód codziennie startują do Niemiec tysiące latających fortec. 8. Armia Powietrzna Stanów Zjednoczonych koncentruje się na niszczeniu niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. W maju 1944 roku amerykańscy piloci bombowców otrzymują rozkaz decydujący o losach wojny. Ich celem są zakłady Leuna w Merseburgu. Tu produkuje się z węgla syntetyczną ropę. Po utracie złóż ropy naftowej w Rumunii, Leuna jest dla Wehrmachtu ostatnim źródłem paliwa. Amerykańskie bombowce niemal bez przerwy atakują niemiecką fabrykę. W rezultacie zniszczono 90% produkcji materiałów napędowych. Speer śle do Hitlera memoriał. Pilnie domaga się ochrony zakładów benzynowych i ich odbudowy. Grożąca luka w zaopatrzeniu w paliwo może mieć tragiczne skutki dla Wehrmachtu. Lecz Hitler chce otrzymywać tylko meldunki o sukcesach. Minister jak zwykle robi, co może. Prezentuje wodzowi nowe rodzaje broni, coraz większych i silniejszych. W połowie 1944 roku melduje o najwyższym poziomie produkcji. Przedłuża dawno przegraną wojnę Hitlera o kilka miesięcy. Gdziekolwiek pojawia się w ostatnim roku wojny, mobilizuje do bezsensownych wysiłków. Szerzy hasła o przetrwaniu, co później będzie określał jako skutek szczególnego rodzaju zaburzenia umysłu. Nasza broń odwetowa V1 i V2 powinna jednoznacznie pokazać światu, że niemiecka technika zbrojeniowa mimo wszystko ma pewną przewagę. Zapewniam was, że przeciwnik może się przygotować na podobne niespodzianki w innych dziedzinach działań zbrojnych. Może dalszy przebieg wojny przyniesie nam niejedną porażkę. Wiemy jednak, że na końcu tej drogi czeka nas zwycięstwo. Listopad 1944 roku. Amerykanie przekraczają zachodnią granicę niemiecką, zdobywając Aquisgrán. Zakłady zbrojeniowe w zagłębiu Rury leżą na zagrożonym obszarze frontu.
Nigdy nie publikowane zdjęcia z podróży inspekcyjnych Speera w zimie z 1944 na 1945 rok. Wizytacja terenów walk. Speer już wie, że wojna jest przegrana. Teraz snuje plany na czas po Hitlerze. Prowadzi podwójną grę. Jeszcze nie ma 40. Także po wojnie zamierza odgrywać ważną rolę. Nie chce wyjść z pustymi rękami naprzeciw zwycięzcom. Stara się uchronić niemiecki przemysł przed zniszczeniem. Lecz wycofujące się z frontu jednostki wysadzają wszystko w powietrze. Speer nalega na Hitlera, by zwłaszcza na zachodzie nie niszczyć zakładów, lecz je przejściowo unieruchamiać. To było sporą sztuką ze strony Speera, że przeforsował to u Hitlera. I kolejnym przykładem, że nie ustępował. Sprawy, które chciał przeforsować, przedstawiał w coraz to innej formie. Powiedział Hitlerowi, że kiedy odzyskamy fabryki, a Hitler właśnie to chciał słyszeć, trzeba będzie je tylko doprowadzić do porządku, a więc wystarczy tylko paraliżować produkcję. I Hitler się na to zgodził. Do 19 marca 1945 roku. W dalekopisie do Speera Hitler wydaje rozkaz o spalonej ziemi. Wszelkie urządzenia, które mógłby wykorzystać wróg, należy zniszczyć. Adiutant Speera z bliska obserwuje jego reakcję. Był wściekły, naprawdę wściekły. Nie był zrozpaczony, ale nie chciał zrezygnować. Uznał, że musi temu przeciwdziałać. Speer przerywa podróż i w pośpiechu wraca do Berlina. W teczce ma ręcznie napisane pismo do Hitlera. Mein Führer, moja wiara w korzystną odmianę naszego losu była niezłomna do 18 marca. Nie mogę wierzyć w sukces naszej słusznej sprawy, jeśli w tym decydującym momencie zniszczymy podstawy naszej narodowej egzystencji. Dlatego proszę nie dokonywać na narodzie tego dzieła zniszczenia. Niech Bóg ma w opiece Niemcy, Speer. Za odmowę wykonania rozkazu i otwartą krytykę Hitlera w tych dniach ukarano śmiercią tysiące osób. Lecz Speer zostaje przyjęty w kancelarii Rzeszy. Na nowo ślubuje wierność Führerowi, który za tę cenę pozostawia mu wolną rękę. Jest to pożegnanie Hitlera z człowiekiem, który później powie: gdyby Hitler miał przyjaciela, byłbym nim ja. Trzy tygodnie później, 21 kwietnia 1945 roku, Speer opuszcza Berlin, udając się na północ. Przymierze z człowiekiem, który przez 15 lat decydował o jego życiu, uważa za zakończone. W Mecklenburgii przygotowuje się do podjęcia nowych zadań, które, jak ma nadzieję, czekają go w czasach po Hitlerze. Dwa dni później, 23 kwietnia 1945 roku, następuje dramatyczny zwrot. Z bazy Luftwaffe w Mecklenburgii startuje Fieseler Storch. Pasażerem jest Albert Speer. Punktem docelowym Berlin. Dlaczego Speer wraca do oblężonego miasta? Na pokładzie jest z nim adiutant von Poser. Teraz przerywa swe milczenie. W moim pojęciu na pewno był powód, dla którego Speer poleciał do Berlina. Musiało się za tym kryć coś, co go tak poruszało, że uznał ten lot za konieczny.
Nie wykluczam, że obawiał się zostać następcą Hitlera. To by go dodatkowo obciążało w razie oceny przez zwycięzców, co się nie stało w Norymberdze, albo przy późniejszej działalności w razie odbudowy Niemiec, na co wówczas jeszcze liczył. Obawa, by nie zostać następcą. Czy to skłoniło go do wizyty w kancelarii Rzeszy, jak później powie, gruzowiska jego życia? Wśród huku dział odbywa swą ostatnią drogę do bunkra Führera. Przeszli z Führerem do gabinetu i odbyli długą rozmowę. Potem Speer odjechał. Był tam po raz ostatni. Nie wiem, co się wydarzyło. Potem Hitler ani razu nie mówił o Speerze. Po pożegnaniu z Hitlerem przekrada się przez katakumby dzielnicy rządowej do swego samolotu. Ta wyprawa się opłaciła. Nie jemu, lecz Dönitzowi pozostawia Hitler odpowiedzialność za naród, który doprowadził do zguby. W testamencie nie wspomina o Speerze ani słowem. Am 3 maja 1945 roku człowiek, który wierzy w swoją nową szansę, zwraca się do narodu z rozgłośni radiowej w Hamburgu. Naród niemiecki wykazał w tej wojnie zwartą postawę, która w przyszłości wzbudzi podziw sprawiedliwej historii. W tej chwili nie powinniśmy opłakiwać przeszłości. Tylko dzięki zawziętej pracy możemy dalej znosić nasz los. Niech Bóg ma w opiece Niemcy. Rok później, jako jedyny spośród oskarżonych, Albert Speer przejmuje przed Międzynarodowym Trybunałem ogólną odpowiedzialność za czyny człowieka, któremu sprzedał duszę. Lecz, jak utrzymuje do końca życia, o zbrodniach reżimu nic nie wiedział. Trybunał w Norymberdze skazuje go na 20 lat więzienia. W 1966 roku wychodzi na wolność. W 1981 umiera w Londynie. Opracowanie telewizyjne Studia Dźwięku Warszawa. Tekst polski Hanna Odziemkowska. Czytali Krzysztof Dumała i Janusz Szydłowski.